Witajcie, witajcie. Kochani, troszeczkę nam się ochłodziło i zachmurzyło, ale na szczęście nie na długo. W niedzielę będzie już 25 stopni i będzie bardzo ciepło. Z tego powodu bardzo się cieszymy, dlatego że na niedzielę zostało zapowiedziane wiele wydarzeń folklorystycznych, gdzie będzie można potańczyć. Ja zapomniałem o bardzo ważnym wydarzeniu, ale na szczęście Stowarzyszenie Kobiet ze Starej Butnicy przysłało mi informację i przypomniało, upomniało się. Dlatego, kochani, zacznę wam najnowsze informacje przekazywać właśnie od Starej Butnicy. Dlatego, że co roku w Starej Butnicy odbywa się wspaniały festiwal kapel i zespołów śpiewaczych. On się odbywa naprzeciwko Urzędu Gminy, w pobliżu kościoła, dlatego że to wszystko się odbywa po mszy, czyli msza jest o 12, a o godziny 13-13.15 jest początek tego festiwalu. Wspaniały festiwal. Wystąpi tam, kochani, ponad chyba 17 zespołów, z czego chyba ze 13 czy 12 kapel. No i przed sceną są ustawione dechy po to, żeby po prostu sobie potańczyć, ale też jest widownia dla siedzących, są ustawione krzesła, także można też posłuchać, popatrzeć. Gdyby dechy okazały się za małe, no to jest wszystko na parkingu, także zawsze można jeszcze poszerzyć. Także ile osób by nie przyjechało, wszyscy będą mogli tańczyć. Także Stara Butnica, niedziela 16 czerwiec od godziny 13. Będzie można potańczyć. Kochani, a teraz wam przypomnę, tak w telegraficznym skrócie, co będzie się działo w cały weekend, to co wam mówiłem we wtorek. I tak, zacznę, kochani, od Taczowa. Kochani, Taczów to gmina Zakrzew, powiat radomski, w pobliżu obwodnicy Taczów nawigacji Bijamy 2. Tam od godziny 18 do tańca zagra kapela Tomasza Stachury. Drugą propozycją dla was jest przytyk biblioteka, to jest teren szkoły. Tam od godziny 19 na takim trawniczku będą ustawione dechy i zagra do tańca kapela Roland. Część biesiadna odbędzie się w szkole. Kochani, ja mam bardzo dobrą informację, dlatego że rozmawiałam z organizatorami i mam najnowsze informacje. Jeszcze jest trochę wolnych miejsc, a nawet będzie można przyjechać i na miejscu też uregulować należność za wstęp. Kochani, to już mamy dwie zabawy, a teraz przypominam o zabawie w Białej Rawskiej. Kochani, od godziny 18 w centrum właśnie Białej Rawskiej w remizie OSP zagra do tańca kapela Piotra Bińkowskiego. Czyli po zachodniej części Radomia mamy trzy zabawy: Taczów, Przytyk i Biała Rawska. Kochani, jeszcze jedna jest fajna zabawa po wschodniej stronie Radomia, w okolicach Zwolenia. Znajduje się tam taki dom weselny Złoty Dwór i tam zagra do tańca kapela Stomporkowska. Czyli 15 czerwca mamy, kochani, aż cztery zabawy, gdzie będzie można potańczyć. I teraz tak, 16 czerwca, przypomnę, co będzie się działo. Znowu wrócę do Starej Butnicy, Stara Butnica od godziny 13, przegląd kapel zespołów ludowych, tam na parkingu naprzeciwko gminy, w pobliżu kościoła, będą ustawione też dechy, będzie można potańczyć. Zapowiedziało się 17 zespołów, czego chyba ze 12 kapel, także kochani, no full wypas. Także będzie można się tam pobawić. Zawsze jak w Butnicy jest zabawa, to jest zawsze słonecznie. Kochani, co dalej? No dalej opowiem wam oczywiście o wydarzeniu z moich rodzinnych stron, czyli Maciejowice, Powiślaki, na rynku w Maciejowicach od godziny 10. Też będzie przegląd kapel zespołu śpiewaczych nazywanych Powiślakami. Już po raz 30, czyli 94 rok to pierwszej okrągły jubileusz i to jest ciekawa propozycja dla mieszkańców powiatu garwońskiego, ale nie tylko, gdzie będzie można tam się pobawić. Kochani, idąc dalej, w niedzielę bliźniaczy festiwal w Lipsku, nazywany Powiśle, też tam właśnie jest festiwal kapel zespołów śpiewaczych, tam też grają kapele,
też można go odwiedzić, także zatańczyć, posłuchać. Ciekawa propozycja. Kochani, jeśli wam by było tego mało, jeśli byście czuli się niewytańczeni, chcielibyście sobie zatańczyć jeszcze wieczorem, to będzie taka możliwość, dlatego że 16 czerwca odbędą się Dni Sycyny. Dni Sycyny to tutaj w parku, tam gdzie był dwór kiedyś Jana Kochanowskiego, a tego Kochanek tam się urodził. I tam od godziny 14 jest bardzo bogaty program, a na końcu od godziny 19.30 zagra oczywiście kapela Stąporkowska. Jak kapela Stąporkowska, to oczywiście do tańca. Także będzie można jeszcze potańczyć. Kochani, tak dużo wydarzeń to jeszcze w tym roku nie zapowiadam. Mam nadzieję, że sezon, taki letni sezon taneczny będzie właśnie w ten sposób wyglądał, że będę wam zapowiadał dużo na soboty i dużo na niedzielę. Zachęcam was do odwiedzenia tych imprez, potańczenia, pocieszenia się życiem, a komu się nie uda, to oczywiście zachęcam do oglądania relacji. Tymczasem pozdrawiam.